do czołga się, tu nie ma samochodu, więc easy. Zanim dobiegnie, to minie. I tak to właśnie jest. Lubię patrzeć na urokę zwierzątka? Proszę bardzo. Oto shop, który chciał umyć cukier. No i tak teraz zszokowany, gdzie jest? No było smutne, czat, płakałem 2 dni. Ale już mi przeszło, także spoko. Falowało 2 na bazę? A to z nim się nie udało chyba, nie? Czy ja nie widziałem? Bo jakby falowali na bazę, to jeszcze by byli w powietrzu, nie? A ja nic nie widzę nade mną. Teraz mi się będzie nuciła ta piosenka, nie? Przez cały gram. No cóż. Dobra. Pojedźmy. Wum. Nawet strefę mamy. O! Do. Albo na overpoje, nie jestem pewny. Zaraz się przekonamy. Dobra. Chat, pamiętajcie, gdzie mam samochód, ok? Tu jest buggy. Takich rzeczy nie bierzemy. A tu co było? Armor trójka. Owszem. Czasami się miał armor trójka zlewa z tym, z plecakiem jedynką, wiecie? Jakoś tak. Jacob, witam, dzień dobry. Zrób większy gif z tą pandą. Barty, mówisz? Tu może być drop w ogóle. Tak na szybko sprawdźmy. On tak leci tak, no nie? Także jest szansa. Czy poleci tam dalej? Poleciał tam dalej. Dobra, nie wydropił. Była szansa. Lepsza M-ka? Poproszę. No z lepszej M-ki mi się zawaliście, strzela czatniem. Wiecie, jak ma kompensator. Czasami za bardzo przesadzam i myślę, że w głowę mogę wysprawiać tak jak tamtego. Ale wiecie, jak to jest, no nie, czat? 2 paliwa. Poszą. No dobra. Lecimy dalej. Obstawiam, że nie mamy z tej bazy dla siebie. Kogoś tu znajdziemy, jakiegoś wojownika. Ale wstępnie chyba coś tam możemy polutować, nie? Shake the rest. Raksmur, witam. Czy ja chcę brać kałacha? Tak myślałem. Także mczuł czat. Lepsza MK for life. Lepsza MK i Scar to są bronie bogów, naprawdę. This is the shit. Poszą. A tu byłem. Reverse rotację zrobiłem przecież, no tak. Siemka Evron, u ciebie. A spoko, wszystko, witam. Wszystko spoko. Mieliśmy już wina dzisiaj. Także nie możemy jakby wstydnie mówić: cześć Evron, był win? Nie. Teraz możemy mówić: tak, był, w pierwszej gierce. Extended quick draw drugi? Wow, jakie bogactwo. Ale no, nie będziemy przeładowywać, bo nie mamy tu za dużo ammo. A i tak zoomów nie mamy, więc z gorszej jamki strzelać nie będziemy na razie, także na chillu. Tymex, trzymaj się. Chadder, witam, dzień dobry, bądź pozdrowiony. Dzień dobry. No jest typ, widzicie? Bez zooma, czat. To jest przewalone, mówię wam. Strzelać bez żadnego zooma. Nie w pierwszej, nie kłam. To nie była pierwsza gierka? Serio, czat? To nie była pierwsza gierka? To przepraszam. Nie, wydaje mi się, że to była pierwsza. Co my w pierwszej zrobiliśmy? Hej, chłopaku. Hej, czat. Cześć, aniołku. Dzień dobry. Co tam u ciebie? Panie aniołku. Destiny już niedługo. Och. Destiny boys and girls. No Destiny będzie mega. To będzie mega. Żałuj aniołku, że cię nie było wczoraj na tym. Na tym The Last of Us. Fajne DLC, fajne. Bardzo fajne.
Zapowiada się spoko gierka. Fajnie, jakbyśmy mieli jeszcze Zuma do tego mini. Może on miał. Zobaczymy. Mamy jeszcze sporo lutowania, także myślę, że się coś znajdzie. O co chodzi w tej gierce? Słuchajcie, tutaj generalnie musimy wszystkich zabić. Przeżyć. Zabić nie musimy nikogo. Ale wszyscy nas strzelają, więc my się boimy. Przegląda album, proszę, Mentim, weź, spokojnie, obejrzę powtórkę. Nie, ale to bardzo fajne, Aniołku. Myślałem, że wiesz, to się dzieje albo przed, albo po, jakby grze, wiesz, normalnej. Okazuje się, że to się dzieje pomiędzy, jakby, rozdziałami. O czym w ogóle nie mieliśmy pojęcia, także fajne. Fajne bardzo, Dante. Siemanko, Evron. Coś mało osób. Witam, V-Rail. Evron, coś tak mało osób. Ostatnio było 500. Co się stało? Całą bazę raczej znajdziesz? No, też tak właśnie myślę. Coś znajdziemy. Extended nie. On miał scope'a 4. Zlutujemy go, spoko. Tylko na razie sobie bloki jeszcze wezmę. No, w blokach będzie więcej lutu niż w jednym typieniu. Tak przynajmniej powinno być. Gram jako Eli, aniołku. Jako Eli. No, opowieść fajna. To jest, wiesz, aniołku, ten to DLC się odbywam pomiędzy z tymi, pomiędzy rozdziałami. W momencie, kiedy Joel tam został zraniony i w kolejnym chapterze my szukaliśmy dla niego antybiotyków, no nie? To się właśnie dzieje pomiędzy. Zanim jeszcze tam upolowaliśmy tego jelonka i szukaliśmy antybiotyków, a już po tym, jak on został zraniony. Także to się właśnie dzieje pomiędzy. My tego w teorii wtedy nie widzieliśmy, no bo Joel wtedy został ranny i potem od razu była zima, kolejny chapter. A właśnie to pokazuje, co się działo pomiędzy chapterami. Fajne bardzo. Takie, ile tam nam zeszło? 1,5 godzinki? 2 godzinki? Jakoś tak. Taka fajna. Taki... I pokazało przede wszystkim ten, jak Joel została, nie jak Joel, tylko jak Ellie została ugryziona. Bo na początku gry się tam okazało, że hej, ona jest zraniona przez zombiaków, ale nic jej się nie dzieje. Ale w sumie nie wiedzieliśmy nawet, jak została ugryziona. To właśnie w DLC jest. Scope 4. No to nieźle, czat. Gdzie byłam? W bloku. 4 minąłeś i painkiller. To nieźle. Zapłaciłbyś za wyboty. Nie no, czat, wiecie, to jest przeznaczenie boostowanych ludzi na Twitchu, nie? Kurczę, nie wiem, nie pamiętam, gdzie ja byłem, a gdzie nie. Tapce u góry, przedostatni pokoik, halo, przedostatni, tutaj, halo. Nie ma tapsów, chyba że ten. Halo, jest i 4. No czat, dlaczego mi nie mówicie, no? Sam się muszę domyślać? Dzięki, czaty, dzięki. A, widzicie, miałem 8, dlatego nie podnoszę. Tak, to jest PS, to prawda. Jeszcze zlutujemy tamtego typa, co? To może po policyjce. Jeszcze chcę tylko red docika tylko jakiegoś. Ale fajnie, mamy 3 hełm, 3 armor, to co, drugi win? Drugi win z rzędu. Ale podobał mi się tamten. Pozycją imo wygrałem w tamtej gierce. No i tym, że mnie ten typ w plecy nie zabił, ten ostatni. To było też słabe z jego strony, ale pozycję miałem fajną, nie? Kobiece odruchy. Grabisz sobie dziś. Ej, Ambia, przestań. Dobra, pójdźmy po tego typa. Trochę mnie boli, że nie mam ani rączek, ani tego, red dota. Sporo lutu. Niemniej jednak. Dużo leczników. Kompensator snajpera. God damn it, ja nic nie podnoszę. Nic nie podnoszę, no. Widzicie tu jego bugi, tego typa, czyli też sobie przyjechał. To nie jest ktoś, kto się doczołgał tutaj. Jeszcze na chodzie widzę. Lepsza M-ka jeszcze? A, bo on szedł z drugiej strony, nie? Jest holo, awesome. Gdzie my go zabiliśmy? Jakoś tutaj, nie? Kar? Nie bierzemy. Nie bierzemy takich rzeczy. Co miałeś? O Jezu, nie to. Chciałem plecak.
No to full trójeczki, czat. No to full trójeczki. Więcej amo nie potrzebuję. Niczego nie potrzebuję już w sumie. Ewentualnie rączki i kompensatora, nie? Izak ma life i wszystko jasne. Proste, proste. Czy wjeżdżały kiedyś składy? Właśnie tak myślę, co by dzisiaj zrobić, Lisia. Wilkie pro. Plujesz na kara? Proste. Cześć Natalka, dzień dobry. No takie to życie, wiecie, boostowanych, nie? Wiecie, jak się samemu buduje community, no to wiecie, jakby się ma stałą liczbę jakby widzów, no nie? Albo rośnie, albo wiecie, no czy tam maleje jakoś, no nie? Wiecie, jak się jest, że tak powiem, boostowanym przez kogoś, to wiadomo, że jak ten booster, że tak powiem, streamuje, to się ma mniej widzów, no nie? Ale tak czy inaczej, no wiecie, gdyby nie Izak, ja bym w ogóle nie streamował, więc wolę mieć mniej widzów, jak Izak jest i więcej, jak Izaka nie ma, niż mieć zero zawsze. Tak to jest, tak to jest. O! Gdzie był ten kompensator? Jakoś tutaj, no nie? Na tej policyjce, tylko... Jak tam strefa? Spoko, spoko. Czyli tak, kompensator... O, red docik, ja wolę red docika, no. Czyli tutaj był, widzicie, ominęliśmy. Tu jeszcze... Nie, quick draw to nie. Tu jest. Tak, tak żem czuł, że tutaj. Tak żem czuł. Zasługujesz na zero widzów, Erwin. Wiem. Wiem, czat. Jesteście tu z litości. Trzeba pokazać dzisiaj najwyższy poziom na customach. Nie wiem, czy będą czat customy. Możemy dla jaj sobie zrobić jakoś pod koniec customa jednego. Dla 20 osób. A dzisiaj byłem w szoku, bo chciałem sobie pograć customa u Boncola, no nie? Boncol miał tam 500 widzów. Jakoś, wiecie, po południu. I miał 40 osób tylko na tym customie. To my mieliśmy 80, nie? Poszą. 80? Czerwone Evron, no właśnie wiem. Muszę przeczekać czerwone, bo szkoda mi umierać. Pójdziemy po naszego bagiego i jedziemy stąd. Gear mamy spoko, naprawdę. Patrzcie, ile mamy leczników, ammo, zoomy, full trójki. Wiem to wokół. Cześć Dudu. Ludzie wejdą nawet tylko na customa. Ustawienia wszystko na maksa. Po której kończysz dziś strumyk? Tak jak zawsze, czat, wiecie. Tak jak od pół roku. 23 kończę. Daję próbę redzone. Następny customer daje redzone na maksa wszystko. Wtedy praktycznie da się wyjść żywym z Alef. Boże. Naprawdę? Nie wiem, to aż tak to nie chcę. Nie, redzone w ogóle jest moim zdaniem bez sensu featurem. Mogę go po prostu nie być. Bo nie wiem, no randomowo bomby sobie są na mapie, no tego mogłoby tak naprawdę w ogóle w grze nie być, nie wiem, jakieś takie bez sensu feature. Bez sensu feature. Których nie stać na grę nawet co dopiero kompa, żeby to poszło. Dobra. To co? I mamy jednego tego fraga z tego z bazy, nie? To jest właśnie taka gierka. W tamtej gierce mieliśmy 4 fragi, jak wyjeżdżaliśmy z bazy, no nie? W tej grze mamy jednego. To są takie minusy, wiecie, latania na jakąś taką odludną strefę, gdzie nikogo nie ma. Ale przynajmniej plus jest taki, że mamy mega gear. Tylko minus jest taki, jak wiecie, lutujecie bez fraga przez 30 minut, potem jedziecie mostem i kontrola mostu was zabija. To się pewnie stanie, także wiecie. Widziałem chyba na streamie u Jericho, tak? Suchor, mówisz? No domyślam się, że tak musi być, ale dla mnie te red zone'y naprawdę 2 na 10 opcja. Nie wiem po co są w ogóle. I one są zawsze, no nie? W sensie chyba w Hizzy. W Hizzy są red zone'y czy nie? Bomby są, no nie? Które przelatują chyba. Tak jest w Hizzy. Red zone powstał z zamysłem, żeby zmusić niektórych graczy do ruchu i zmiany pozycji. No właśnie, Grant. Nie, dla mnie bez sensu feature. Red zone niszczą pojazdy. No ta, znaczy... Wiecie, to żeby zmusić graczy do zmieniania pozycji, no wtedy w teorii strefa zmusza, nie? Żeby się ludzie w końcu spotkali. Red zone jest po taki bezsensowny, że wiecie, nie wiem, jest powiedzmy w lasku są, nie wiem, 4 osoby, które przebiegają na szkołę i akurat im się red zone pojawia na twarzy.
No i nie mogą pójść w drugą stronę, bo już strefa ich zabije, więc muszą przejść przez red zone'a, który ich zabija randomowo. I albo możecie przejść i wygrać grę, albo przechodzicie przez tego red zone'a i giniecie. Wiecie, są czasami takie abstrakcyjne sytuacje, co się rzadko zdarza oczywiście, ale są, że jakby red zone was zabija, no nie? Ale te red zone'y są moim zdaniem bardzo duże. No patrzcie, na piechotę, powiedzmy jesteście tutaj, no nie? Tutaj jesteście. I co macie zrobić? Nie możecie się cofnąć tutaj i przejść tak, bo was już strefa dojeżdża, więc musicie przejść dalej. A to już jest random. Patrzcie, ten red zone jest strasznie duży, no nie? Na piechotę przejść bez samochodu, stąd tutaj, albo stąd tutaj. Widzicie? Jesteście, powiedzmy sobie, kampicie tutaj, no nie? I snajpujecie kogoś. To żeby przebiec gdzieś tam, albo tutaj, to też naprawdę trzeba sprintem jechać, no nie? I też nie czasami, często nie zdążycie po prostu, jak jesteście w środku. Więc jakby... No i co? No jesteście pokarani, że kampicie? No nie, no po prostu tam akurat się znaleźliście, nie? Więc to jest moim zdaniem strasznie bez sensu feature, mogliby go wyrzucić po prostu. Oczywiście, w większości z red zone'ów można po prostu wybiec, albo się schować w jakimś domku, albo nie wiem, schować się w jakiejś budce. Oczywiście, w większości sytuacji da się tego uniknąć. Ale czasami autentycznie, no strefa was po prostu zabija, bo jest taka trochę sytuacja bez wyjścia, jak nie macie samochodu, no nie? Schowaj mapę. Nie, słabego herda. Luzik. No bo strefa jest całkiem spora. No patrzcie, teraz strefa jest w zasadzie tak duża jak safe zone, nie? Jak cały safe zone. Bardzo duże są te strefy. Weź ty się może za naukę. Erwin, weź, daj spokój. Daj wraz zrzut trującego gazu. Co, kołych kamperów ruszyć trochę? Red zone zmusza cię do wbiegnięcia do domku, gdzie czeka na ciebie kamper. No to też właśnie, nie wiem, po prostu... Nie wiem, wiecie, designują grę i stwierdzają, ej, słuchajcie, to może w losowym zupełnie miejscu pojawią się strefy, które będą losowo zrzucać bomby i albo przeżyjesz, albo nie. Takie, ale po co w ogóle? Po co? Nie rozumiem. To nie jest tak, że w red zone pojawia się AKM i możesz zaryzykować wbiegając w bomby i jak przeżyjesz, to masz AWM albo cię zabije strefa. Nie, to jest po prostu jakiś taki rak, który się pojawia i nie wiadomo po co. To musisz z tego wybiec albo przeżyć, albo nie wiem, coś, no nie. To jest tak 2 na 10. Mogliby to usunąć całkowicie. Nie wiem, gdzie ten drop poleciał, bo go nie zmarkowałem. Gdzieś tutaj, nie? Jak wam się wydaje, czat? Jest. Powiedzcie, Erwin, po co po tego dropa idziesz? Przecież masz dużo rzeczy. O kurde. No witam. O kurde. Nie przewidziałem, że ten typ zginie. Chciałem go porobić, wiecie, na siodełku. Okej, matematycznie. Ha! Wiedziałem, żeby się wcelować, bo będzie biegł do samochodu. To jest jeszcze. Serio, gościu, z okiem. W sensie, no ja nie oczekuję po tobie. Czy to nie jest z okna? To jest z okna. A, jak już ja się wcelowuję, to już do mnie nie celujesz, tak? Okej. Region, czat, na jakim regionie gramy, jak myślicie? Że typ do mnie strzela, jak ja nie patrzę, a jak już się wceluję, to nagle... Nagle już nie strzelamy. To był, nie? Z jakimś karem typ, jakiś wariat. Może bym z ich zlutował, jak wymyślicie. EU, zgadza się, czat, EU. Co, idziemy go zlutować? Tak wiecie, no szybko. Bo tam jest dwóch, no nie? To, że ten typ z karem tam jest.
Niestety jeszcze skrzynki nie widzimy. Po typie. Jest tutaj. O kurde, nie zginął? Trzy razy dostał. Znaczy tak, mamy hełm trójkę. Co, już się wyleczył? No cholera! O Jezu, nie mogę mu sprzedać tu tapa. Groza, to luzik, luzik. Myślałem, że jakiś M coś, albo coś takiego. Patrz, jestem na otwartym terenie. Nie, on już dostał chyba tyle razy w rej, że stwierdza, że chyba pas. Poprosi. No mnie widzi z tej trzeciej osoby. Uwaga, odwracam się. A, baited? Nie. Patrzcie na to. Co za typ? Co? O, obszedł mnie jakoś? Nie obszedł mnie. Strzelił sobie w drzewo. No proszę, goście, ja już cię błagam, bo to nie wypada, naprawdę. Serio? Jezu, jaki... Aż mi żal po prostu typa, dobra. Nie wiem. Ale przez to, że jak go dojadę, to on wygra ze mną. Nie niszcz mi samochodu, gościu. Gościu, ja ci nic nie mówię, ale... Mirp padł w pięciak, jeżeli kiedykolwiek mnie usłyszysz, to please. Adzie, proszę. Wiecie, co jest najlepsze, że on tyle razy we mnie strzelał, on nawet mi w ciało nie trafił przez ten cały czas. A tak kutabanił, jakby był American Sniperem, nie? To jest dopiero trzeci frag. Troszkę kiepsko. Dzięki, Dacio. Ja wiem, że ta górka jest hardkorowa. No teraz jedzie, tak? Nawet bez W. I żegnamy nasz piękny samochód. Kurde, ile tutaj tych, nie? Czekajcie, napijmy się. Nie, bardzo mi się podoba to, że mamy hełm trójkę, no nie? I wiecie, jakby można kampić, w sensie kampić. Mogę biec, nie bojąc się o to, że skara, dlatego tego typa. Bo widzicie, tego typa z karem, gdybym miał hełmu 2, ja bym tak nie podjeżdżał. W sensie nie podjeżdżał, nie czekałbym na niego. Bo wiecie, okej, on mnie nie trafił, no nie? A co jeżeli by mi strzelił jakiegoś fartownego heada? No to mam po gierce, no nie? A wiem, że... Nawet jeżeli mnie trafi z tego kara, z hełmem trójką, nie ma opcji, żebym zginął na strzała. Więc zawsze zdążę mu oddać tego mini, prawda? Dlatego go tak pikowałem. Jak miał hełm dwójkę, to bym nie ryzykował. Mimo, że jest bobem, i tak jak mówię, nie trafiał mnie w ogóle, to jest szansa, że jakimś cudem na tą główkę jednak się tutaj trafi, nie? Oczywiście strefa jest po drugiej stronie. Klasycznie. Siemka, był win, był. A był. Jezu, dopiero trzy fragi. Ja się tak skupiłem na tym typie. Na tym typie się tak skupiłem, że... Przede mną czy za mną? Tam jest gdzieś z lewej, to wiem, ale ten... Ale z mini ktoś tyra. Zabił nawet. No przede mną jest chyba, nie? Jak typ jest tak bezpośrednio przede mną, to czasami brzmi jakby był za mną też. W sensie, że dźwięk mam, wiecie... Gdzieś tam, z jakimś drzewem, nie? No widzę. Nie, to jest typ, który dostaje akurat obecnie. A ja się położył. Patrzcie, z tego mini chciałem strzelić nad niego, a okazało się, że muszę centralnie w typa, nie? Patrzcie, ile samochodów jaki zjadł. To mini jest strasznie ten... Strasznie... W ogóle nie ma opadu, nie? O kurde, jak przeskoczyłem. No. Gościu, bo ja nie mam czasu, bo strefa jest. Albo mnie pikujesz, albo nie. No to wiecie, no to co ja będę.
Okej, ten flash mnie oślepił, ała. A, zrzucił sobie smoke'a, bo ogarnął, że strefa idzie. Czyli najpierw do mnie strzela, po czym... Kurde, chyba nie mam czasu. Też biegnie. A może bym go tak złapał? Niby jest jakaś górka. Kurczę, jest wzniesienie, czat, wzniesienie. Widzę go, ale no co, co? No co ja mogę? Jest w strefie, czy nie? Chyba... tak. Także tak. Wiecie co, ja znam Europę, ja się chwilę wceluję w niebieski, bo tutaj w Europie, no wiecie, czasami tak jest, że wiecie, jak to się mówi, strefa to nie strefa, strefa to strefa walki. Oczywiście na drugim końcu, to już jest, ja już nawet nie muszę sprawdzać mapy, nigdy nie będzie tutaj strefy. Chociaż w tamtej grze akurat miałem trochę laki ze strefą. To, że wiecie, jak mówię, że zawsze strefa, baby rage, to nie zawsze. Sometimes lucky, chat, sometimes lucky. Chociaż ja i tak, wiecie, oddam wszystko. Mogę za każdą strefą biec na sam koniec mapy, ale żeby ostatnia strefa, gdzie wszyscy się czołgają, była pode mnie. Cztery osoby. No ja właśnie widzę, że tak coś mało. Co to jest? To jest krzak. Ale mam fajny setupik, no nie? Wszystko obłożone. Czy ja kogoś widzę? Najgorsze jest to, że patrzcie, biegnę tutaj, ja nie wiem, czy to ktoś jest za tym kamieniem, czy nie. Biegnę, wiecie, tak na ślepo. A tu jest ten, tu jest to stowarzyszenie samochodów. Tam ktoś strzelał, tam jest ktoś w tej budce, nie? Ta budka nie jest w strefie, ale jest wystarczająco przy strefie, żeby ktoś tam jeszcze kampił. To są takie fajne te... trawy. Wiecie, co mnie boli trochę na tym Twitchu? Że jest bitrate ograniczony. Jak jest gra, gdzie jest tak dużo trawy, to to 6,5 bitrate'a nieładnie to pokazuje. Bo jak gram w The Last of Us na tym 1080p, no to gra wygląda ślicznie, no nie? A jak jest dużo takiej trawy jak w PUBG'u, to tutaj trzeba mieć 10k bitrate'a. A niestety Twitch ogranicza to do 6. Jest zakaz. Co jest troszeczkę wkurzające. Bo jednak chciałoby się mieć, wiecie, sharp wszystko. Widziałeś typka na N za drzewem? Tam? Spoko. Słyszę jakieś tłumiki. I patrzcie, i o tym mówię. I teraz mam strefę pod siebie. Wszystkie strefy oddam za to, żeby ostatnią mieć taką właśnie. Tylko problem jest taki, że jestem trochę, widzicie... Jestem w nie do końca dobrej pozycji. Tam widzę typa jednego, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bo widzicie, jak mi typ wyjdzie stąd, za górki, to ja w zasadzie nie widzę go, on mnie zobaczy pierwszy. Tam jest jeden, to jest plus. Jakby do siebie strzelali, czy coś, to by było miło. Bo tego jednego widzę i on mnie nie widzi, bo... Jest ustawiony tak, widzicie, patrzcie, widzicie tego typa tutaj? On jest ustawiony tak, że mógłbym go teraz one-shotować. Czyli na pewno mnie nie widzi. Ale ja nie wiem, gdzie jest drugi. Dlatego... Raszuje dalej. Możliwe, że on wie, gdzie jest ten drugi. Patrzcie, jak on raszuje na tą prawą stronę. Teraz jest za tym drzewem bliżej. On chyba wie. Możliwe, że to jest ten typ z budki, tej, która już jest w strefie. Kurde, chcę patrzeć w lewo po tego drugiego typa, a też nie chcę stracić... Nie chcę stracić z pola widzenia tego. Wcelowany jest. Rzucę jakiś nade. No chyba go widzi. A, strzelają do siebie. Zwarty i gotowy. Tak, jest gdzieś skara. Walczcie ze sobą, walczcie. Szkoda, jakby ten przegrał. O Boże. Co mam, czat? Ten jest w strefie. Oż ty. No.
Serio? Ja nie mogę! Od gałęzi mi się odbiło! XD! XD! Jakby mnie ten granat zabił, czat, to ja bym usunął kanał. Usunąłbym ten kanał, na pewno. Gwarantuję, żebym usunął ten kanał. No to drugi win z rzędu, czat. Drugi win z rzędu. Fajnie tak patrzeć, jak od ostatnich. Ale to... Boże. Jakbym od gałęzi tego drugiego drzewka się odbiło, czajcie? Perfekcyjna gierka. Kto by pomyślał, że od gałęzi się może odbić tak? Jakiejś takiej małej.